Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. Przemysław Gawin. Krystian Błak. Niestety, Bytowia przegrywa po raz pierwszy od 7 spotkań i to jest na pewno porażka bardzo, bardzo bolesna, bo Bochoniczanka wygrywa 1-0. Nie wiem, czy do końca zasłużenie, ale na pewno grała mądrze, a Bytowia chyba nie miała jakoś pomysłu, żeby takie nieraz zasieki Bochoniczanki jakoś przełamać. No nie było tego widać, nie było dzisiaj widać trochę, tak jak mówisz, pomysłu w grze Bytowi. I to trochę... No, widać było po prostu też na boisku, że nie było planu, jak rozbić te defensywy Bochoniczanki. I dzisiaj mamy porażkę, no po takim zwycięstwie pucharowym przychodzi zimny prysznic w lidze, porażka. Czyli mamy dalej 27 punktów, Bochoniczanka odskakuje już na 7 punktów, także no już zresztą dzisiaj też wygrał GKS Katowice. No, że to czołówka trochę ucieka, a my tracimy punkty i w ostatnich 4 meczach tylko 3 punkty, także no, to na pewno nie może napawać optymizmem na kolejne spotkania. I też nie jest to zbyt dobry wiatr, szczególnie biorąc pod uwagę te poprzednie spotkania, w których zdobywaliśmy jednak zdecydowanie więcej punktów, gdy mieliśmy całkiem niezłe serię zwycięstw. Tylko ostatnie 4 mecze z 12 punktów zdobyliśmy tylko 3 i na tym trzeba się na pewno zastanowić. Na pewno, Krystian, ale się zastanawiam, czy dzisiaj jest ktoś do wyróżnienia, bo takiego zawodnika niezbyt znajduję. No, zacznijmy od bramki. Gerard Biesza dzisiaj popełnił jeden poważny błąd, przez którego Bytowia chyba jednak przegrała ten mecz. Tak samo mówi Tomasz Kafarski, że ta bramka trochę ustawiła spotkanie. No, może tak, ale jak się traci bramkę w 30 minucie, to czy ona do końca może ustawić spotkanie? No, widocznie ustawiła się to spotkanie dzisiaj. No, Bytowia nie potrafiła już rozbić tej defensywy i tego ustawienia, jakie dzisiaj ten Bartoszek zastosował na to spotkanie. I Bytowia no, to spotkanie po prostu przegrała. No, było dużo czasu jeszcze, 30 minut to jest jeszcze na pewno... Chyba 30 któraś już, tak już nie pamiętam dokładnie. No to właśnie, tak czy inaczej była to jeszcze pierwsza połowa, także była całe drugie 45 minut, była cała druga połowa, także... Może był czas na pewno na zdobycie bramki i no, Bytowia tego czasu nie wykorzystała, myślę, zbyt dobrze. Myślę też, że ten gol właśnie stracony w pierwszej połowie ustawił to spotkanie, bo... Czyli się zgadza z Tomaszem Kafarskim. No tak, bo tutaj zawsze ten gol, szczególnie w takich spotkaniach, jakie było dzisiaj. Zdaje mi się, że takie spotkanie typowo derbowe, walka, bez jakichś takich większych emocji, czysto sportowych. No tak, ale tutaj mogło być podobnie, jak był mecz z Arką. Tam też właśnie ten pierwszy gol niejako ustawił i natchnął trochę Bytowie do takiej dobrej gry. Gdzieś Arka też się nieco pogubiła po pierwszej bramce, jeszcze w pierwszej połowie, to były mniej więcej podobne minuty meczu. Także ten pierwszy bramka w takich spotkaniach, takich wyrównanych ekip na pewno są takie dosyć kluczowe. I tutaj kto strzeli tego gola, ten może nawet wygrywa ten mecz. I na pewno rywalom trudno się odnaleźć w takich spotkaniach. I dzisiaj Bytowia się nie potrafiła widocznie odnaleźć w tym meczu. I no, jeszcze to miał trochę pecha dzisiaj, bo ogólnie nie bronił źle, ale popełnił jeden błąd, po którym... No ale wystarczyło, żeby przegrać niestety. No tak, popełnił jeden błąd, po którym padła bramka. No i jego koledzy nie mogli go niejako usprawiedliwić z tego błędu i nie trafili dzisiaj bramki, bo też... W ofensywie by tego nie miała do zaoferowania, wydaje mi się. Nie wiem, może ty masz jakiegoś takiego zawodnika z ofensywy, który by się wyróżnił, bo poza może Alenem Plojem, to tam w ofensywie było biednie. No tak, Alen Ploj, ale tylko w pierwszej połowie, bo ten kwadrans po przerwie słaby, ale no nie wiem, czy on grał gorzej niż Jan Surdykowski. Chyba nie. Dzisiaj Jan Surdykowski grał źle, się często przewracał. Był trochę jakby ociężały, no nie potrafił wygrać prawie żadnego pojedynku 1-1. No. To nie jest ten Janusz Surdykowski i nie wiem, czy pomimo tego gola, no ja wiem, że Janusz Surdykowski to jest zawodnik, który praktycznie nigdy nic wielkiego nie gra, a te bramki strzela, gdzieś tam wypnie piłkę do siatki, no ale ostatnio nawet i tego brakuje, tak? No to tam dwie bramki zdobył, ale trochę dziwi mnie, tak? Duże zaufanie Tomasza Kowalskiego do Janusza Surdykowskiego, bo już wiemy, że Surdyk nawet jeśli był po jakiejś ciężkiej kontuzji, a nie grał przez ponad miesiąc, to od razu skoczył do składu, kiedy był zdrowy. Cóż, no taka są decyzje trenera Kowalskiego, tak dzisiaj to dosadnie powiedział na konferencji prasowej, że to on decyduje o składzie. No i tak decyduje, takie są jego decyzje, nieraz to wychodzi, innym razem nie wychodzi. Wcześniej w tym sezonie jednak wychodziło trenerowi Kowalskiemu, kiedy podjął odważne, dziwne dosyć momentami, by się wydawało na początku decyzja.
No ale dzisiaj się niestety nie udało i mamy tę porażkę w derbowym spotkaniu z Chojniczanką. No i troszeczkę jej szkoda, bo nawet remis myślę by dzisiaj był lepszy, chociaż właśnie Bytowia na drugiej połowie troszeczkę przygasła. Końcówka była tam nie najgorsza w wykonaniu Bytowi. Stwarzali kilka ciekawszych. No jak Bąka miał najlepszą okazję, tak, jeśli chodzi o Bytowie. Ten słupek, tylko dosyć ostry kąt tam był i też, ale i tak trzeba go pochwalić za ten strzał, z ostrego kąta trafił. Trafił nieźle. Był naprawdę blisko, no jak Bąk znów ten super rezerwowy. No właśnie, dzisiaj też mógł trafić tego gola numer 4 w tym sezonie? Chyba tak. Tak, także no na pewno Bąk jest super rezerwowym. Chyba na to liczy po prostu ten Kafelski, nie wystawiając go od pierwszych minut, że właśnie to on odmieni te losy spotkania, kiedy zespołowi nie idzie. Jeszcze chwila o defensywie. No. Dzisiaj chyba nie można mieć jakichś dużych pretensji czy do Martina Czecha, czy do Krzysztofa Bąka, chociaż Krzysiu dzisiaj miał takie kilka prostych błędów. Szczególnie w pierwszej połowie, tam trochę źle wszedł w ten mecz, mi się wydaje. Tak, no i Łukasz Wróbel to tak na samym swoim poziomie no tutaj. Ale jedna zmiana mnie trochę zaskoczyła, że Martin Czech przeszedł wraz z początkiem drugiej części na lewą stronę, a Krzysztof Bąk do środka. Trochę nie zaskoczyło Ciebie to? Na pewno było to dosyć dziwne, bo zazwyczaj Martinczyk grał całe spotkania jednak na środku obrony. No Martin, ja nie wiem, czy kiedykolwiek zagra na lewej stronie. No właśnie, a może trener Kowalski, właśnie, dzisiaj na konferencji też powiedział, że taka była jego decyzja, kiedy pytałeś się go. No ale pytałem się o przyczynę, to nie za bardzo otrzymałem odpowiedź. No właśnie, powiedział, że taka była jego decyzja i to powinno właściwie wystarczyć. No cóż, no. No ale ja jestem ciekawy, czym była to, nie wiem, dlaczego tak Tomasz Kowalski zdecydował. No też co, jestem, ta zmiana, też jestem, co ta zmiana miała dać? Też jestem ciekaw, może trener Kafarski myślał, że Martin popchnie jakoś, chociaż nie rozumiem, nie znajduję powodu, dlaczego miałby tak myśleć, że Martin popchnął jakoś lewą stronę obrony. Chociaż dzisiaj Martin dość tak nawet nieźle prezentował się w ofensywie, chodzi, bo tak dość starał się w ataku. Może to był jakiś powód, nie wiem. Nie wiem, to trudno to ocenić, natomiast jeśli chodzi o pomoc, to tutaj też trudno kogoś wyróżnić, czy to nie był ten Mateusz Lichowicz, na którego liczyliśmy. Nie ten Mateusz Lichowicz z meczu z Arką. No na pewno, no to dzisiaj nie był występ Mateusza Lichowicza, ale trzeba się zastanowić, czy kogokolwiek z naszych piłkarzy był. Czy kogokolwiek, no nie wiem. Trudno się rozmawia po takim meczu, prawda? No trochę tak, ale to jeżeli kogoś by wyróżniać... Nie wiem, no Wróbel dosyć solidny zagrał w defensywie, to tak jak mówiliśmy przed chwilą. Z pomocników Serafin dzisiaj... Bardzo słaby występ moim zdaniem. No tak, dzisiaj no, proste błędy po prostu robił momentami też. No nie najlepiej wyglądał po prostu w tym spotkaniu. Ale też myślę, że zmiany Tomasza Kowalskiego mało dały. No jeszcze Jakuba Bąka tak, ale Michał Szuchowski i Michał Efir to nie były dobre wejścia. No to do Efira on był... Lepszy jednak, niż Żuchowskiego jednak. No tak, no Efir jednak trochę dał, bo jednak wszedł i coś tam podziałał w tej ofensywie, nawet gdzieś te piłki rozgrywał, coś tam próbował. Także jego tak bym od razu nie skreślał za ten dzisiejszy występ. Nie skreślał, no, ale mówię, że no, czegoś więcej się jednak spodziewałem. Na przykład, że wygra pojedynek główkowy z Mariuszem Kryszakiem. No tak, no ale mimo wszystko no wiemy jaki jest Efir, on jednak no troszeczkę strach przy niektórych sytuacjach, boi się o kolejne kontuzje, także no ja bym tutaj aż tak... No tak, no masz rację, ale miło, no ale czy możemy bronić zawodnika, który się boi? No, no tak też z drugiej strony, prawda? Nie można mówić też, że Efir zagrał jakoś katastrofalnie. No nie, tego ja nie mówię, tylko raczej mówię ogólnie, no dzisiaj masz rację, dzisiaj Efir lepszy niż Żuchowski, bo Żuchowski poza, nie wiem, kilkoma zagraniami od razu po wejściu, to potem zniknął z murawy. No tak, no tutaj Żuchowski to tak, to prawda, to dzisiaj Żuchowski grał no niewidoczny po prostu, no, nawet nie grał słabo, bo nie można powiedzieć, że grał słabo, bo był po prostu niewidoczny. No tak, a co do Efira, to myślę, że mimo wszystko dał jedną z lepszych zmian w ogóle, jeśli chodzi o jego występy w Bytowi. No tak, jak należy, z każdym meczem wygląda jednak trochę lepiej, nie? Z każdym kolejnym spotkaniem, kiedy dostaje te szanse od Kafarskiego, no to ma niejako taką, czuję, że trener w niego wierzy i może podobnie jak Gerard Wiesza cię odbuduje z czasem i też zrobi jakiś większy postęp, bo widać, że ten zawodnik ma talent, ma takie dobre rozegranie piłki, dobre rozeznanie w polu, no ale brakuje mu tego takiego zacięcia, bym powiedział, tego takiego dostawienia nogi w pewnych momentach, ale też trudno powiedzieć, czy on coś takiego mu wróci, bo po tych kontuzjach to też trudno powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że jednak Efir tak jak teraz rozwija się, to z każdym kolejnym meczem też będzie występował coraz lepiej. A jeszcze przychodząc dzisiaj do Chojniczanki, to co byś powiedział
naszych byłych zawodnikach, czyli Mariuszu Kryszaku i Michale Jakubowskim. No powiem tak, Mariusz Kryszak to nie był niezły występ Kryszaka, na pewno lepszy niż notował na wiosnę w Bytowi, to na pewno. No Jakubowski trochę było widać, że mało ostatnio grał, to też nam przyznał w wywiadzie, że zagrał w kluczborku jedną połowę, gdzie zagrał słabo. No dzisiaj nie pracował się jakoś mega dobrze, ale też jakoś źle też nie. Taki średni występ Michała Jakubowskiego moim zdaniem, ale Krystian, chciałbym jeszcze przejść do jeszcze jednej kwestii. Omar Monterdy, to jest takie nazwisko, które dzisiaj, jak jeśli powiemy, to powiem trochę kontrowersyjnie, bo 4 mecze Omar nie gra, 3 mecze z rzędu poza kadrą meczową, no to tak chyba trudno wiedzieć, że bez powodu Omar Monterdy. No mówi się o tym, że ponoć Hiszpan lekceważy nieco treningi, że nie podchodzi do końca tak, jakby trener Tomasz Kofarski chciał. No taka jest, takie informacje. Tylko masz przecieki. Tak, takie przecieki mam. No bo Krystian, czy wierzysz, że to jest po prostu decyzja Tomasza Kofarskiego, to tak znikąd, że Omar gra w Sosnowcu, a potem w 4 meczach granie minuty? No nie wiem, dzisiaj trener Kofarski też odpowiedział. Chciał pokazać, że jednak wszystko to są jego decyzje, jednak on podejmuje. No nie mówię, że nie są, ale decyzje o składzie i to on decyduje. No skoro byłoby tak, jak mówisz, chociaż nie wiem. Może się, no nie wiemy, że tak naprawdę, na pewno. No tak, także no to ma ten kawałek powody, żeby Omara nie wysłać do składu, no ale. Ale chyba trochę brakowało dzisiaj na przykład tych wrzutek z lewych stron. Myślę, że w końcu nas dostanie szansę Omar i czy ją wykorzysta, to już będzie inna kwestia. No ale brakuje, brakuje tej jego lewej nogi, kiedy na przykład są dośrodkowania z prawej strony, gdzieś takie podkręcone piłki, jak to często u Omara bywało. W ogóle, nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, czy ktoś dzisiaj z naszych zawodników był lewonożny w pierwszym składzie? Chyba nie, mi się wydaje właśnie też, że... Chyba tam Wasławczyk próbował, no ale tak, to prawa noga, nie? No tak, tak, no, ale no, chyba jedna z najlepszych tych lewych nóg, które dzisiaj występowały w tym spotkaniu, to właśnie Wasławczyk. No ale tak, no ale Kamiński dzisiaj podchodził niemal do wszystkiego i też... Średnio to wychodziło. Nie każdy strzał mu wychodził, to jednak było takie średnie te jego strzały. Tego, no, nie strzały, tylko do szykowania z tych rzutów rożnych czy też wolnych. No i cóż, te spotkania z Chojczanką mają często takie negatywne emocje dla jednej ze stron, także... No Chojczanka też mocno się cieszyła w szatni. Tak, ale no tak ja pamiętam spotkania, jak to się... Jakby też nie najlepsze humory mieliśmy przed 2 laty, przed rokiem, kiedy Bytowia przegrywała obydwa spotkania w swoim debiutanckim sezonie w pierwszej lidze. I... Ale potem się odkupiła tym zwycięstwem aż 6-1 w zeszłym roku. Czyli nie będziemy kończyć negatywnie ani kontrowersyjnie, tylko jednak tak, z nutką nadziei. Ja myślę, że no, w derbach jest tak, że raz ktoś wygrywa, raz ktoś przegrywa, ewentualnie jest remis. I dzisiaj wygrała Chojniczanka, a może następnym razem wygra Bytowia. No, miejmy taką nadzieję jako ludzie związani z Bytowią, po prostu musimy wierzyć, chociaż te ostatnie tygodnie są, jeśli chodzi o ligę, dla nas bardzo złe. 3 punkty w 4 meczach to nie jest bilans, który na pewno napawa optymizmem Tomasza Kowarskiego. To tyle po meczu derbowym z Chojniczanką, niestety przegranym przez zawodników Tomasza Kowarskiego 1-0.